Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zbadali sprawę bochuna, który 19 czerwca upadł na drodze do Morskiego Oka. Ze wstępnych ustaleń okazało się, że koń, który upadł, to wcale nie musiał być bochun, a cygon, który, jak twierdzi właściciel, został sprzedany. Niestety nie można odnaleźć sprzedanego konia. Fiakrowi została wstrzymana licencja do czasu wyjaśnienia sprawy. O wynikach przeprowadzonego badania konia oraz o możliwym matactwie poinformował nas Szymon Ziobrowski z TPN-u. W Czarnej Górze odbyło się posiedzenie komisji, która stwierdziła następującą sytuację. Po pierwsze, stwierdzono obecność konia bochuna lub konia bochun. Koń został przebadany przez dwóch lekarzy weterynarii. Koń jest zdrowy, wszystko jest w porządku. Natomiast od poniedziałku prowadziliśmy czynności wyjaśniające po to, żeby sprawdzić, czy liczba koni, którą dysponują wozacy, zgadza się z tą liczbą, która została nam tutaj zgłoszona do badań. Liczba koni się zgadza, natomiast nie zgadza się konkretny egzemplarz konia, to znaczy został zgłoszony do badań koń cygon, którego nie ma w stajni, natomiast zastępuje go koń Banderas. Z informacji, jakie przekazał nam wozak, cygon, został sprzedany w czwartek. Wozak nie wie, gdzie w tej chwili koń się znajduje. Podał nam jedynie numer telefonu do handlarza koni, bo koń po prostu został sprzedany pośrednikowi. Próbowaliśmy się z nim skontaktować i zapytać, jakie są losy tego konia. Ten pan nie chciał z nami rozmawiać. No w tej sytuacji zawiadomiliśmy policję, nie zawiadomiliśmy jeszcze, ale zawiadomimy policję o tej całej sytuacji i zdamy relację, no po prostu, żeby policja pomogła nam ustalić, jaki jest stan faktyczny, co się stało z koniem i czy tutaj dochowano wszystkich formalności, jeżeli chodzi o samą kwestię sprzedaży konia. Ponieważ zachodzi tutaj podejrzenie takie, że to, o czym ja Państwa informowałem w poniedziałek, oczywiście opierając się na zeznaniach wozaka, że te zeznania nie były prawdziwe, my nie wiemy, jak było tak naprawdę i czy to wszystko jest zbieg okoliczności, czy nie. Natomiast do wyjaśnienia całej sprawy zawieszamy licencję tego wozaka. No i nie będzie mógł wykonywać czynności. Tu też chcę zaapelować do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek, dysponują dodatkową dokumentacją tej sytuacji, ponieważ każde dodatkowe zdjęcie umożliwi nam sprawdzenie, jak było naprawdę, no bo konia można zidentyfikować tylko po cechach szczególnych, tylko na tej podstawie będziemy mogli stwierdzić, czy ten, który upadł i przewrócił się, to był koń bochun. Poza tym przeprowadziliśmy jeszcze, mieliśmy takie robocze spotkanie komisji, na którym ustaliliśmy, że w ciągu 2 tygodni dokonamy pewnych konkretnych ustaleń dotyczących pracy koni. Być może wprowadzimy tam pewne rygory i limity. Pan lekarz weterynarii Marek Tischner zasugerował i my tutaj się nad tą sprawą pochylimy i będziemy się bardzo mocno zastanawiać, czy nie wprowadzić takiego indeksu czy miernika, który będzie analizował obciążenie termiczne koni. Ponieważ dowiedziałem się o tym parę godzin temu, no to tak przekazuję tą sprawę na gorąco, ale wydaje się, że jest to taki indeks czy takie badanie, które faktycznie umożliwi, czy które spowoduje, że jeżeli jest zbyt ciepło i zbyt duża wilgotność, to po prostu konie nie będą pracować. No i na pewno przeprowadzimy cykl szkoleń wozaków, bo zdecydowanie ich poziom wiedzy odbiega od normy i tutaj te szkolenia będziemy musieli bardzo zintensyfikować,
żeby nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości. W tłumaczenia o potknięciu konia z powodu nagłego hamowania nie wierzy Dominik Nawa z Komitetu Pomocy dla Zwierząt. Moim zdaniem jest to technicznie niewykonalne. To znaczy, to nie jest tak, że koń chce się podrapać i gdzieś tam się nagle przewraca. Podobnie całkowicie bzdurną, wyssaną z palca jest teza, że doszło do gwałtownego hamowania, na skutek czego koń się przewrócił. Bo jak można intensywnie hamować, jadąc z obciążeniem pod górę, gdzie różnica wzniesień jest znaczna. Więc o tym też... To już było nie, na płaskim. No, więc to, no, ale tu nie ma to, że on się nagle pod górę i on się niesamowicie rozpędził, intensywnie musiał hamować. To jest jakaś teza naprawdę wyssana z palca. Ja myślę, że to jest próba obrony i naprawdę coraz bardziej ja się utrwałem w przekonaniu, że jednak od samego początku próbowano ukryć prawdę. No, mam nadzieję, że uda się odnaleźć tego konia i w tym momencie wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Umaszczenie konia, który został sprzedany, było takie same jak konia ze zdjęcia. Więc to jakby no, zbliża nas ku temu, żeby wysuwać jednak stwierdzenie, że mogło dojść tutaj do jakiegoś matactwa ze strony fiakrów. Tutaj też chciałbym dodać, że to jest dwóch braci, jeden z nich ma zawieszoną licencję. Nie wiemy, jak kwestia drugiego brata, czy i tak współdziałając nie będą wspólnie jakby tego przewozu turystów prowadzić. My ze swojej strony na pewno będziemy sprawę pilotować. Wcześniej już złożyliśmy doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Złożyło je to Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, więc sprawa upadku tego konia jest już wyjaśniana przez organy ścigania. Oczywiście dzisiaj przesłaliśmy do nich informacje o numerze paszportu cygona. Mamy nadzieję, że tutaj organy ścigania nam pomogą ustalić stan faktyczny. To znaczy, jeśli on gdziekolwiek został wywieziony do rzeźni, to mamy nadzieję, że uda się jego ubój zatrzymać, że będzie można go przebadać i ustalić, czy to jest koń zdrowy lub nie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy od wozaka, wynika, że sprzedał go, bo był leniwy. Tak, no to ważna informacja, leniwy koń, więc trzeba go szybko sprzedać. Jeszcze dodam kolejne kwestie. Wozak naruszył co najmniej dwa paragrafy obowiązującego regulaminu. Po pierwsze, nie zawiadomił Tatrzańskiego Parku Narodowego o sprzedaży, a ma taki obowiązek. Po drugie, no rzecz, o którą wspólnie tutaj wypracowaliśmy i walczyliśmy, uzgadnialiśmy, a mianowicie organizacjom, które zajmują się ochroną praw zwierząt, przysługuje prawo pierwokupu. I wozak powinien był najpierw no, zwrócić się do jednej z tych organizacji z pytaniem, czy nie chce tego konia sprzedać, więc ani nie zawiadomił Tatrzańskiego Parku Narodowego o fakcie sprzedaży, ani nie zwrócił się do żadnej organizacji z takim pytaniem, no co jest poważnym uchybieniem regulaminu.